Najnowsze dane GUS mówiące o produkcji przetwórstwa warzywnego wskazują, że w 2020 roku mrożonych warzyw wyprodukowano w Polsce o 2% mniej niż w roku poprzednim. Jednocześnie w tym samym czasie wyprodukowano aż o 24% więcej marynat warzywnych, co oznacza, że tak naprawdę branża przetwórstwa warzywnego bardziej była pod wpływem sytuacji popytowo-podażowej, szczególnie jeżeli chodzi o surowiec, niż pod wpływem pandemii COVID. Jeżeli chodzi o pandemię, oczywiście w poszczególnych zakładach przetwórczych mieliśmy okresowo zmniejszone moce produkcyjne ze względu na zachorowania załogi, natomiast kluczowym czynnikiem był podaż surowca, a nie sytuacja covidowa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę popyt, to popyt na przetworzone warzywa w Polsce, jak i w Unii Europejskiej jest dosyć stabilny, a nawet można powiedzieć, że rośnie. W tym miejscu należy podkreślić, że jedynym sektorem, który zachowuje się inaczej, jest branża przetwórstwa ziemniaków. Tutaj pod silnym wpływem spadku popytu na frytki w przetwórstwie ziemniaków obserwujemy bardzo gwałtowny spadek popytu i cen zarówno na frytki, jak i na surowiec do przetwórstwa. Jeżeli patrzymy na trendy średnio i długookresowe, no to tak długo jak nie będzie otwarcia ponownego branży HoReCa, czyli restauracji, cateringów, hoteli, tak długo nie należy się spodziewać znaczącej poprawy dla tego sektora. Natomiast cała pozostała branża warzywna jak najbardziej wydaje się, że sytuacja jest stabilna i analizując ceny sprzedaży produktów gotowych, na przykład mrożonek czy innych przetworów warzywnych, należy oczekiwać stabilnego wzrostu popytu i cen. Sytuacja na rynku warzyw świeżych jest bardziej skomplikowana i można powiedzieć, że jest bardziej pod wpływem sytuacji okołopandemicznej. Tutaj ze względu na zamknięcie HoReCa, czyli hoteli, restauracji, cateringu, duża część warzyw, która w normalnej sytuacji byłaby dedykowana i produkowana właśnie na ten sektor, nie znalazła swoich odbiorców. Ze względu na rozdrobnienie sektora, często też tym dostawcom, hurtownikom i producentom bardzo trudno jest znaleźć i nawiązać relacje z sieciami handlowymi czy dyskontami, które obserwują zwiększoną ilość sprzedaży. Także część sektora ma popyt na swoje świeże warzywa, jeżeli mają relacje handlowe z sieciami detalicznymi, marketami, supermarketami czy dyskontami. Natomiast druga część sektora, która w swoich relacjach biznesowych bardziej była oparta właśnie na HoReCa, ma problem z zagospodarowaniem swojej produkcji. Częściowo też ta produkcja jest lokowana w zakładach przetwórczych, które obecnie również starają się przetwarzać warzywa na swoje przetwory. Ale to skutkuje spadkiem bieżących cen na rynku. Część z tych dostawców odnotowuje duże spadki obrotów, natomiast wolumeny warzyw są lokowane na rynku przetwórczym, co odbija się na znaczącym spadku cen oferowanych za warzywa gruntowe. Jeżeli popatrzymy na inne asortymenty, takie na przykład jak pieczarka, to obserwujemy rekordowe wzrosty cen, a popyt wydaje się stabilny, a nawet rośnie. Część z tych dostawców obserwuje znaczne obniżenie obrotów, a duże ilości warzyw są lokowane na rynku i często znajdują swoje miejsce w zakładach przetwórczych. W związku z powyższym obserwujemy znaczny spadek cen warzyw gruntowych, jeżeli porównamy rok do roku. Natomiast w innych asortymentach, takich na przykład jak pieczarka, obserwujemy stały wzrost cen. Pewnym zagrożeniem wydawał się Brexit i oczywiście obserwujemy zakłócenia w sprzedaży na tamten rynek, choćby wynikające z tego, że są potrzebne dodatkowe dokumenty, obciążenia administracyjne i wynikające z tego koszty oraz przejście granicy mimo zielonych korytarzy i jednak zajmuje trochę więcej czasu dostawcom. Natomiast mimo wszystko obserwujemy duży popyt na pieczarkę w Unii Europejskiej, jak i w Wielkiej Brytanii.
I ma to odbicie w kształtowaniu się krajowych cen skupu, gdzie obserwujemy przekroczenie 6 zł za kilogram, czyli naprawdę jak na pieczarkę dosyć wysokie, a wręcz rekordowe ceny. Tą samą sytuację mamy w pomidorach obecnie i ogórkach szklarniowych. Ceny są bardzo korzystne, duże wolumeny są sprzedawane zarówno w kraju, jak i w Europie, a na tą sytuację ma wpływ ograniczona podaż produkcji z Hiszpanii, o czym już mówiłam w poprzednim sonarze. Można powiedzieć, że sytuacja w branży warzyw szklarniowych jest dobra i nie widać żadnych zagrożeń w perspektywie średniookresowej.